Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję i będę nawiązywała w niej do niektórych wątków, które już przede mną, o których mówił Pan Jaroszewicz, ale trochę z innej perspektywy. Celem mojego referatu jest odniesienie do tych argumentów ministra środowiska i znacznej części środowiska leśników na rzecz ich obecnych działań w Puszczy Białowieskiej, które są niewłaściwe w świetle danych uzyskanych w trakcie wieloletnich badań dotyczących procesów kształtujących lasy Puszczy Białowieskiej, które były realizowane przez mój zespół w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Króciutko te trzy argumenty, do których ja się odniosę, ich jest bardzo wiele i wiele jest zagadnień, jak w 15 minut trudno się do wszystkiego odnieść. Chciałam przede wszystkim odnieść się do stwierdzenia, że ingerencja człowieka w Puszczy Białowieskiej jest uprawniona, ponieważ nie są to lasy naturalne, lecz kulturowe i w związku z tym, że powstały one na wcześniej zdegradowanych obszarach działalnością człowieka. Że na siedliskach lasów liściastych ma przede wszystkim miejsce w tej chwili ekspansja grabów, jest to niszczące dla siedlisk z tego względu, że spada różnorodność biologiczna i że w związku z tym należy lasy urządzać według odpowiedniego wzorca, usuwając gatunki niepożądane i dosadzając pożądane. I wreszcie, że obserwowana w ostatnich latach gradacja kornika drukarza ma charakter katastrofy ekologicznej, której należy przeciwdziałać, ponieważ w przeciwnym przypadku nastąpi zanik świata, a w zasadzie tak samo zanik lasu, jak też słyszymy od czasu do czasu. Ja jestem paleoekologiem, czyli jestem z takiego środowiska naukowego, który grzebie w archiwach przyrodniczych i stara się zobaczyć, co zrekonstruować na podstawie tych archiwów przyrodniczych, jak wyglądała historia środowiska w przeszłości, po to, żeby lepiej zrozumieć procesy, które mają miejsce współcześnie i żeby w jakiś sposób projektować ewentualne zmiany, które mają miejsce mieć w przyszłości. Króciutko, jak sięgamy do tych archiwów, mianowicie tutaj jest taka scenka naszych twierdzeń w Puszczy Białowieskiej. Wydobywamy profile torfowe, które pracowicie tniemy na odcineczki w naszych laboratoriach, po czym po obróbce takiej laboratoryjnej analizujemy pod mikroskopem setki i tysiące pyłków w każdej próbce. Dzięki temu, że ziarna pyłku się różnią, poszczególne gatunki, poszczególne rodzaje mają różnie zbudowane ziarna pyłku, potrafimy dotrzeć do tych gatunków. Tak samo rekonstruujemy skład gatunkowy różnych innych organizmów, które zostawiają ślad w tych naszych próbkach. Chciałam Państwu powiedzieć, że to są badania, które obejmują ogromną ilość danych. Z samego Parku Narodowego mamy 8 profili opracowanych, 2 profile spoza parku. To są setki, to jest ponad 800 prób. W tych próbkach się tysiące form liczy. W związku z tym chciałam tylko powiedzieć o tym, żeby powiedzieć Państwu, że ta baza danych, na której my operujemy, jest ogromna. Temat kształtowanie się i wiek zbiorowisk leśnych oraz ciągłość pokrywy leśnej Puszczy Białowieskiej, bo to też dla wielu dyskutantów jest rzeczą wątpliwą. Ja nie będę Państwa oczywiście katować diagramami pyłkowymi, czyli opisem tych wyników szczegółowych, bo to jest nie może być przedmiotem dzisiejszego wykładu. Natomiast jeśli Państwo sobie wyobrazicie tutaj kawałeczek takiego diagramu, który pokazuje historię lasu od około 12 tysięcy lat do czasów współczesnych, to myśmy potrafili zrekonstruować taką historię lasu, która się zaczęła właśnie u schyłku ostatniego zlodowacenia i na początku tego ocieplenia klimatycznego, w którym żyjemy współcześnie. Mianowicie na początku był to las brzozowo-sosnowy, potem wyszła leszczyna z wiązem, był to las sosnowo-leszczynowy przede wszystkim, las dębowo-leszczynowy, prawda, ja mówię tylko o tych dominantach, tutaj widzimy też grubą, taką krzywą olszy, która była zawsze jednym z ważnych gatunków na terenie Puszczy Białowieskiej. Wreszcie widzimy las grabowo-dębowy, ten, który w tej chwili, ten grot, który jest przedmiotem też troski leśników, że tak strasznie ten grab się tam rozprzestrzenia. I jest, to jest wiek tego zbiorowiska to jest około 4000 lat, czyli to są wiekowe, dawno temu zbiorowiska leśne, które się tam bardzo dawno temu już ukształtowały. Ekspansja świerka miała około 1500 lat temu dopiero miejsce. Jest to jeden z gatunków najmłodszych, nie może w sensie bytności, ale w sensie jego ekspansji na obszary leśne Puszczy Białowieskiej. W związku z tym można powiedzieć, że ta historia lasów jest tutaj ciągła. Tutaj nie ma żadnej przerwy takiej, gdzie byśmy mogli pokazać na naszych materiałach, że nastąpiło odlesienie Puszczy Białowieskiej i że człowiek tam wszedł i zaczął spowodował kompletną degradację tego stanowiska i tego obszaru i zaburzył ciągłość siedlisk leśnych. Pytanie: Puszcza Białowieska, dziedzictwo przyrodnicze czy kulturowe? Tutaj pan profesor Jaroszewicz już się do tego odniósł. Ja znowu pokazuję ten sam cytat pana profesora Szyszko, że jest to unikat przyrodniczy oczywiście w skali świata, ale że jest to dzieło rąk ludzkich i że w związku z tym, że leśnicy dysponują dokumentami na ten temat. O tych dokumentach można powiedzieć, już też pan profesor Jaroszewicz powiedział, wiadomo o tym, że Puszcza Białowieska była użytkowana z opisów z ponad 200 lat temu, z wielu dokumentów, które sięgają do XVI i XVII wieku, ze stanowisk archeologicznych, ale to, co ostatnio pokazują Lasy Państwowe, to jest inwentaryzacja obiektów archeologicznych, gdzie Państwo widzą mapę, na tym napaczkane, za przeproszeniem, jest ogromna liczba stanowisk, ale proszę sobie, ta mapa ma robić wrażenie. Człowiek tutaj robił ogromną destrukcję. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że to są warstwy, które obiekty powstawały w ciągu tysięcy lat. Niektóre z nich tutaj sięgają do neolitu, a większość tych tutaj niebieskich elementów to są elementy z epoki żelaza sprzed 2000 lat. Na to są nałożone jeszcze obiekty nowożytne, notabene nic nowego, dlatego że na mapach pana doktora Samolika z jego pracy doktorskiej z 2007 roku dokładnie te same elementy zostały skartowane. Także to jest nowe. Te niebieskie kropeczki, tutaj paseczki to jest coś nowego i to jest rzeczywiście rzecz interesująca, która pokazuje rozprzestrzenienie osadnictwa i ślady osadnictwa właśnie z okresu wpływów rzymskich sprzed 2000 lat. Ja chciałam powiedzieć, że myśmy to też udokumentowali, to jest już opublikowane, że okres wpływów rzymskich był jednym z najbardziej intensywnych, jeśli chodzi o działalność człowieka. Te wykresy to są 3 punkty na terenie Parku Narodowego, które pokazują sumę pyłku roślin, które rosną na siedliskach zmienionych przez człowieka i roślin uprawnych i pokazują one tutaj, są takie jak klepsydra, ten wykres jest, prawda? Tu jest dużo tego, to jest właśnie ten okres rzymski. Potem przez 1000 lat nie ma prawie niczego i potem jest okres nowożytny, dopiero XVI wiek. Także można powiedzieć, że... I może teraz przejdę do następnego wykresu, żeby dostać następnych danych, żeby pokazać Państwu, czy to jest dużo, czy to jest mało. Ten okres rzymski, który się taki, prawda, taka duża klepsydra tam na dole ma taki duży brzuszek. Jeżeli zestawimy dane dotyczące zmiany zalesienia w okresie od I do V wieku, IV-VI i wczesnego średniowiecza na obszarze Polski Północnej, to popatrzmy, jak wygląda cały czas Białowieże. Minimalnie, mimo że ta klepsyderka na dole jest taka duża, to mimo to jest to stosunkowo mały wpływ człowieka, widać, że to był obszar, który był marginalnie przez człowieka użytkowany. I inny wykres, tu znowu to jest wykres obrazujący jak gdyby wpływ człowieka na obszarze różnych stanowisk w Polsce Północnej i proszę popatrzeć, to jest Puszcza Białowieska. Czyli pokazuje to zawsze, że w stosunku do innych obszarów, nie to, że człowieka tam nie było, tam człowiek był, tam człowiek gospodarował, tam było w minimalnym stopniu rolnictwo rozwinięte, w stosunku do innych obszarów Polski i Europy. Jest to obszar, który był przez całe okresy pradziejów i tak samo w okresie nowożytnym minimalnie użytkowany. I jeszcze jeden moment, tutaj w odniesieniu do tego, co mówił pan profesor, pan minister Szyszko, że Puszcza Białowieska była odlesiona i posadzona została przez leśników. To są mapy pani, z publikacji pani Mikusińskiej, autorów z 2013 roku, oparte na mapach historycznych, i ten czarny obszar to są obszary zalesione. Te szare tutaj i jasne to są obszary zasiedlone i użytkowane w okresach historycznych. Przy czym tutaj trzeba powiedzieć, tu jest granica Białowieski, tej części białoruskiej i częściowo brakuje tutaj danych, stąd są te białe obszary. Czyli z tego też widzimy wyraźnie, że ciągłość kompleksu leśnego tam nie została przerwana. To była w niektórych miejscach, tam gdzie są osady, w minimalnym stopniu w stosunku do całego obszaru Puszczy Białowieskiej. Wreszcie świerk w Puszczy Białowieskiej. Pokażę tutaj, pokusiłam się, żeby pokazać jednak fragmencik diagramu pyłkowego i też nie będę chciała Państwa tutaj całością epatować z całymi tymi wynikami. To jest wykres obecności świerka, intensywności występowania świerka w Puszczy Białowieskiej w okresie ostatniego 1000 lat. Proszę popatrzeć, że była ogromna dynamika tej populacji. Ten świerk był w dużych ilościach, potem był spadek tych ilości. Z różnymi czynnikami to było związane, ale tutaj u góry to jest związane z XX wiekiem. Już wyraźnie widać, że to są ślady gradacji kornika. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie ma żadnego to związku z działalnością, ze śladami działalności człowieka. Widzimy takie bardzo wyraźne zęby, które i potem świerk powraca na swoje miejsce. Może spada trochę ta ilość świerka i być może, że tak jak to jest projektowane na innych obszarach na świecie, na północnej półkuli, projektowane w różnych projekcjach, jeśli chodzi o przyszłość lasów iglastych, w tym świerka, że one wraz z ocieplaniem się klimatu współczesnym będą się zmieniać swój zakres i siłę występowania. Proszę popatrzeć, to są zmiany modelowane tutaj w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Tym na niebiesko i fioletowo zaznaczone są właśnie lasy szpilkowe, między innymi ze świerkiem i z jodłą tutaj. I proszę popatrzeć, przy dwóch scenariuszach niskiej emisji CO2 i wysokiej emisji CO2, czyli jak gdyby dwóch różnych tempach przyrostu tej temperatury, mamy za każdym razem zmianę tutaj, jeśli chodzi o występowanie tych lasów iglastych i przesuwanie się zasięgu innych lasów, które w tym przypadku zastępowane przez różne bardzo cenne lasy liściaste. I to będzie prawdopodobnie, możemy się tego też spodziewać, jeśli chodzi o świerka. Prawda? Świerk w okresie ciepłym, wtedy kiedy są susze, jest narażony szczególnie na różnego rodzaju choroby, a przede wszystkim gradacji kornika i prawdopodobnie być może, że będzie się częściowo wycofywać z puszczy, a w każdym razie z takich siedlisk, które są dla niego najmniej odpowiednie. Podsumowując, Puszcza Białowieska nie jest tworem kulturowym, lecz jest to najlepiej zachowany kompleks nizinnych lasów liściastych i mieszanych na niżu europejskim ze znacznym udziałem naturalnych drzewostanów. Czyli można powiedzieć, że to jest ta reguła, która Puszczę Białowieską czyni tak nadzwyczajnym obszarem. I dzięki pradziejowej niskiej aktywności człowieka na tym obszarze i dzięki potem regulacjom dotyczącym Puszczy Białowieskiej jako dóbr królewskich, reglamentacji pozyskiwania i przetwórstwa surowców leśnych, a przede wszystkim dzięki ograniczeniu rolnictwa na tym obszarze, to umożliwiło zachowanie ciągłości siedlisk leśnych i sprawne procesy naturalnej regeneracji drzewostanów. Po drugie, w dyskusji na temat zmian zachodzących współcześnie w puszczy nie uwzględnia się skali czasu właściwej dla procesów przyrodniczych. Leśnicy patrzą ku mojemu zdziwieniu w niesłychanie statyczny sposób na to, co się w lasach dzieje. Z kilka lat temu było inaczej, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu było inaczej. Robi się z tego wykresy i wnioski opiera się na tych, które są zupełnie nieuprawnione, ponieważ las jest złożony z organizmów długowiecznych, jakimi są drzewa i same tworzą jak gdyby organizmy, kompleksy, które są organizmami jeszcze bardziej długowiecznymi. I patrzenie na nie w skali kilkunastu czy kilkudziesięciu lat nie jest rzeczą właściwą. Wreszcie w ostatnim tysiącleciu liczebność populacji świerka w Puszczy Białowieskiej podlegała długo i krótkookresowym znaczącym fluktuacjom, z których część zapewne była skutkiem gradacji kornika. I tutaj to, co już powiedziałam wcześniej, zmiany klimatu, zwłaszcza wyższe temperatury okresu zimowego i susze, są niekorzystnymi czynnikami ekologicznymi osłabiającymi populację świerka, m.in. w Puszczy Białowieskiej, jej większą podatność na różnego rodzaju zaburzenia, w tym na gradację kornika. Ale może nie oznacza to, że las zniknie, prawda? Puszcza niekoniecznie musi w przyszłości, patrząc na jej długowieczność, niekoniecznie musi wyglądać dokładnie tak samo. Dynamika poszczególnych gatunków na terenie puszczy, wymiana gatunków wiodących, to są naturalne procesy, które zawsze w lesie występowały i występować będą. Więc na końcu konkluzja, która jest też Państwu znana, że Puszcza Białowieska jest unikalnym miejscem, które oferuje nam szansę na zdobywanie wiedzy dotyczącej spontanicznych procesów zachodzących w lasach w warunkach zmieniającego się klimatu i dlatego ingerencja człowieka i tak zwana inżynieria ekologiczna w tych fragmentach lasów, które zachowały naturalny charakter, powinny być absolutnie wyeliminowane. To jest jedyne miejsce właściwie, tak prawdę mówiąc, tak obszerne, gdzie możemy te procesy obserwować i starać się je zrozumieć i tę wiedzę aplikować w różnych innych miejscach, a nie zmieniać według swojego wzoru czy swoich oczekiwań, prawda? Dziękuję bardzo.